tak oto zaczyna się nasza przygoda na uroczysku karpiowym. Mamy 7 maja, 3 doby, stanowiska numer 29, 28, 27. Jedziemy zapłacić, no i na stanowiska rozkładamy się. Jesteśmy pełni nadziei, pięknych ryb. Także do za chwilę. Dobra. Czym sypiemy? Ja kładę u siebie na jedną wędkę truskawkę, więc lecę truskawą sypię. Na jeden zestaw. Do tego, tak, zalewamy. Przemek, podałbyś mi? Zalewa truskawkowa. Dobra. Co, dokładamy do tego pelet, myślisz? Tak. Ten drobny? Myślę, że kukurydziane? Tak. Kukurydziany pelet, do tego dorzucić. Dobra, to dajmy. Nie wiem, to może weźmy tą moją łopatkę, ona jest taka troszkę większa. Dobre. Gdzie ją mam? Tu albo tym. Tam, tam jest. O. Dawaj, wrzucaj. Ja wiem, tak z 3 łychy, takie 4. Nie, z 2 chyba wystarczą. Myślę, że 2 wystarczą. Tak. Nie ma co przesadzać też. Tak. Może to się wymiesza. Jeszcze odrobinkę. Trzeba jeszcze machać. Tak. To będzie jeden zestaw truskawkowy z podbitym ananasem, nie? Popek 15. I drugi zestaw rzucam na gumę balonową. Do tego drobny pelet, żeby szybko pracował. I tutaj tak, tu chyba mam zalewę. Tak, likwidzik taki. Wlejemy sobie. Wystarczy. Teraz nie wiem, czy coś tu jeszcze dokładać. Jak myślisz, jakiegoś ananasa, czy nie? Może? Można by było troszkę. Ale tak delikatnie. Tak delikatnie. Tak dosłownie parę kulek. O, nie? Dobra. No i na pewno peletu dodamy. Damy, daj, może daj, no a tak samo z 2 łyżki takie. Może troszkę suche. Dobra. Ale czuć. Ładnie pachnie. Pięknie. Tak to wygląda. I trzecią wędkę rzucam. Oczywiście tamta leci tak samo na gumę balonową. Samą 20. A trzecia mleko skondensowane. Sama 20 i tylko tymi kulami podsypane. I tyle. I tak to wygląda u mnie. No i teraz u Przema. Przemę robi, nie? Do mnie zestaw na pewno. Ty masz, czekaj. Na co masz ten pierwszy zestaw? Pierwszy zestawik leci na na jedną 20 ananasa. Tak. Na pewno leci. Leci kukurydza. Leci kukurydza. Pelet kukurydziany, nie? Tak. Ananasik. Ananasika, tak. No, myślę, że śmiało możesz dać, bo jak to dajesz na ananasa, tak na to... smak. No. Do tego odrobina peletów. Właśnie, ja muszę jeszcze do siebie ten, tak, dołożyć. Tu masz ten, gdzie jest ta łopatka większa? Tam jest, w pelecie. No, to nie. Dobra. Myślę, że tyle wystarczy. I to wszystko zalewam
takim bardziej dipem, troszkę w dół daj, takim dipem ananasa. Jeszcze u mnie muszę pelet grubszy taki dołożyć, tam guma balonowa. O, właśnie. Wszystko jest tak na szybkiego, dlatego to tak wiesz. To tak wygląda. No. Chcemy się po prostu streszczyć. No. Dobra. I jedziesz tam dalej, co tam na drugiej? Druga wędeczka to są dwa orzechy tygrysie plus dwa dumbbellsy skopeksowe. Także na pewno poleci orzech tygrysi natural. Orzech tygrysi. Oczywiście nie może zabraknąć peletu gryzianego. Ja się tu jeszcze wtrącę z kawkowym peletem grubszym. Znowu. No ma pokitrane po całym samochodzie. Tak, tak, tak. Nawet w nadkolach, jak w przemytnicy. I kolejne, troszeczkę peletu skopeksowego, tak, tylko delikatnie. I to wszystko podleję sobie truskawką. Truskawą. Tak, eksperymentujemy, zobaczymy. Eksperymentalną domowej roboty. Tak, ale ci. Jeżeli się sprawdzi, może podzielimy się przepisem. No. Pięknie to pamiętaj. No i trzecia wędeczka leci na kryla 28 mm. No i pod kulę, pod zestaw będę sypał całymi kulami parę kul z garści po prostu, no, do taka wody. Taka trzecia wędeczka, po prostu eksperymencik. Gdzieś na boczku postawiona. Dokładnie. No i co? I chyba u nas tyle. Nie? U nas tyle, tak. Dobra, widzimy się za chwilę, płyniemy na wodę, jeszcze musimy wysądować, postawić markery. Sypiemy, wracamy po zestawy, wywozimy i czekamy. No i jak zwykle, żeśmy jeszcze zapomnieli, sam pelet w takim wiaderku, większa ilość. Zalana, Przemek, podasz mi tą zalewę? Oczywiście. Z tandema, kukurydziana, zalewa, litr. Jeszcze myślę, śmiało to sobie fajnie przejdzie, będziemy mieli na później, bo to oczywiście nie wszystko na raz, tak, nie? Myślę, że... Styknie, tak. Że styknie, tak. Śmiało lejemy. Wymieszaj, zobaczymy, jak to wygląda. Odrobinkę możesz dolać. Dobra. Wystarczy. Stytnie. Taka dostatnia. Ładnie. I fantastycznie. O, no miazga. Taką słodziutką kukuleczką z bondiuelką z puszki. Nie ma żadnej reklamy. Pachnie świetnie, naprawdę. On naciągnie troszkę. Jak jest wilgotny, widać to światło pewnie. Tak. Już się zaczyna lepić. Dokładnie. Super. Płyniemy, nie ma na co czekać. Dobra. Widzimy się za chwilę. No to co, mamy pierwszą rybę? 12 kilo. Odjazd po ilu po wywiezieniu? Po pół godzinie. Czekamy dalej. Bardzo zdrowa ryba. W dobrej kondycji wróci do wody, nie?
No. 10600. 10600. To rekordu. Kolejna rybka z zasiadki. Karpik wziął na stopex. 10600. Może taka piękna rybka. Rekord Michała, rekord. Tak, rekord. Druga rybka w życiu, ale bardzo fajna. Także cieszę się bardzo. Nie. Masz to delikatnie. Delikatnie. Jak to chłopaki mówią. Jest. Na głowę. Może taka rybka. Streszczaj się. Tutaj Michał puszcza teraz na drugiej jego wędce branie. Dawaj do góry. Dobra, szybko do góry, bo kolejne branie. Bier, bo ja będę tu filmował teraz. Ciągnij się w lewo. Taka ryba jedzie. Tak. Ale to wszystko u Michała, z prawej. Michał, dobrze, tak. Dobrze, że nie piłeś. Czekaj, podbierzemy je! Podbierz. Ej, podbierak drugi. Gdzie jest? Otwieraj. Tam jest, w moim pokorowcu jest. No to masz rekord, chłopie. Masz rekord. Masz rekord. Biegnę do Mirka. Dajcie go na matę i weź podbierak. Jak tam Mirek? Teraz siedzi. Stulej Mirek. Wiem, dobra. Jest, dobra. 14 kilo, tak. 14 kilo. Kolejna rybka. Wypuszczanie tak. Pierwszego. 14. Równe 14 kilo. A u mnie podczas tutaj chłopaków akcji, ja tam usłyszałem sygnalizator. Branie pod przyciąłem jest piąteczka. Chyba będzie syn tej mamusi. Chyba tak. Ale cieszę, piękne brania są. A co ci wziął? U mnie na skondensowane mleko. A u mnie na skopec. Sobie tam spokojnie. Przyprowadź kogoś większego. Związku z powyższym. Proszę, to jest dla ciebie atrybut. Jest kartonik, to możesz sobie zobaczyć, co w tym kartoniku jest. Proszę sobie rozpakować. Też tutaj od nas wszystkich, brawo! Dla ciebie. Przy okazji będzie unboxing. Tak jest. O! Nie jest to Xbox. PlayStation? Nauczyłem się po dostawach w pracy rozpakowywać. No to co? Jeszcze branie mi się teraz przydało, nie? Mało was popie. Wódka by wystarczyła. Dajesz, nie? Puzzle? Nie, to jest 6 pudełek. Już rozpakowało haczyki. Miliard haczyków. Nie, no kupili ci paczkę kulek. Jako jedno opakowanie, ale takie większe. To są 60. Strasznie długo musisz schodzić. Dzieci szybciej rozwalają. No to 100 lat. Najlepszego. Brawo! Najlepszego. To jest od nas tutaj prezencik. Serio? To co, to zaśpiewajmy, nie? 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. A kto? A nasz Marcin. Niech żyje. Niech się z nami napije. Hej. Nie ma napijek. Popiaj.
Jebane, skończyło się siedzenie na łóżku. Także Marcin, twoje zdrowie, musisz za nas teraz wypić. Nie wiem, jak się teraz będziecie pakować, nie? No, jakoś tu dojechałem. Ja, jakoś weszło, więc... Zdrowie. Zrób to. Leszko, dzięki chłopaki. Nie spodziewałem się, serio. Naprawdę. Cieszymy się bardzo, że się podoba. Zaraz sprawdź, czy jeszcze nie uszkodzone. Czy nieużywane. Czyli to wszystkiego najlepszego, gościu. Dziękuję. Najlepszego. No, zarąbisty. Wiesz, on używa. Nie, nie! Siadaj i dawaj. Kości. Ja wiem. Król. Uroczysko. Król Maciusz pierwszy. Urocze miejsce. Zdrowie. Karpiowa zajawka. Jest. Hej. Dobra, idzie w środek. I tak. Rób sobie swędzi, to coś będzie dobrze dużego. No, ty, ale no wyszedł ładnie. Jak idzie? Ciężko? Ładny, to ładny. Ja tak samo po światło. Ładny, ładny. Jest! Oho, jest, jest! Jest, jest, jest! Mirek! Czekaj, bo już w obiektyw mi chodzi. Czekaj! Druga ryba za siatki u mnie. Na truskawkę 20 z Easy Bites. Podpięta 15 popkiem ananasem z Manlina. Piękny. Odjazd do kija. Czekamy dalej, nie, Mirek? Dokładnie, puszczamy i lecimy dalej. I lecimy dalej. Piękna ryba, nawet w kadrze Mirka nie widać. Kolejna rybka z zasiadki na tajemniczą kulkę, której nawet nie pamiętam, jak się nazywa. Karpik. Ile? 10? 9,5. 9,5. 9,5 kilo. No i rybka wraca do wody. Taki piękny rybik. Także do wody. Nie męczymy rybki. $12,400. Ładnie! Mój debiut, pierwsza ryba złowiona w życiu. Karp pierwszy złowiony w życiu. $12,400. Poszła na Robin Reda. O, po kilku dobrych godzinach, nie? Jedziesz, Paweł! Jedziesz, Paweł!
brawo! Jak? Jak Irek? Zajebiste. Zajebiste przeżycie? Zabiona. O chłopie, a ja już na razie jestem tak fajnie. Kawy nie mam. Przemek, ty wypiłeś tam tą kawę już? Idziemy do Marcina, bo ma jakiś problem. Zobaczymy, co wam powie. Powiedz mi, co cię boli. O co chodzi? Ten mi wywiózł na prawą, ten który? Na lewą. Ten? No i co? Nie, Przemek jest na moim zestawie, nie? Znaczy, też tak wydaje, bo ona idzie tak. Ty złodzieje! No właśnie, gość ma problem. Nasze całe obozowisko. To co, kolejny dzień, kolejna ryba, pierwsza następnego dnia, karp 7 kilo, szybka wywózka, szybkie branie, czekamy dalej. W końcu doczekaliśmy, jest 14, mamy nadzieję, że ta noc będzie lepsza, teraz buziak i wracaj i wołaj większe. Z kolanek do wody i poszedł. 10800. No. Mówiłem. Jest kolejny wypracowany karp. Niespełna 11 kilo, 10800. Skondensowane mleko robi robotę od GP Bajca. No i co, wraca do domu. Czekamy w końcu na dwójkę z przodu. Zajebiste branie, pod kij no. I wędka czeku tak. Miałeś odkręcony hamulec? To słabo. Zajebiście. No. Fajne co? Branie. Jak gdzie? Będzie jeść od 50 kilo. No jest. Jest kolejny karp. 10800 na truskawkę podpiętą ananasem. Ło. Duży jest. Naska 30. Nie wiem na co. Nie wiem. Na co, Iru? Iru, na co? Naska 30? Teraz puść, Irek.
Push, całkiem push. Całkiem. Nice. Dajcie go na wiesza. Kolejny karpik. Jak na razie rekord zasiadki, mój też rekord. 15-100. Piękna, piękna sztuka. Piękna sztuka. Wracę. Dobra. Trzymaj go jeszcze chwilę. Poszedł. Bo. No. Ładny. Od nas stąta. Holanda, no. Stary, ja mam pomysł. Ty. Idziemy. O, koniec. Dobra. Idziemy na przyjażdżkę do znajomych. Na stanowisko 32. Tutaj cała banda. Z kubeczkiem. Tak jest. Łowisko jest mega. Ale jest pięknie. Jaka, tu jest siekiera. Dokładnie. Ładny. A tam też chłopaki od was? Nie. Bardzo ładny. Nie. Oni są... Ale to jest ładny. 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 Mam go? Tak, masz go. Ładny, ładny. Nie, 50%. 50 to w pierwszy dzień. Tyle. 15-50. 15. O. Ale co mi się największe? Dobra. Ale pięknie. Irek. 15-100. Druga ryba w życiu. Druga ryba w życiu. Irka. Tutaj wyciągnąłem tego pierwszego kartkę. Nie no, ile? No nie no, ładny jest. Dobra. Ale na popki czy na leżaki też? Leżaki. Siedzimy sobie w namiocie, pada. Mamy takie okienko. O, można sobie patrzeć w góry daszek, więc nie zacina. Zobaczcie, jak fajnie. GoPro przygotowane. Tak. Jak tylko gdzieś będzie odjazd, to chociaż przestaje lać, więc może będzie ok. Woda spokojna. Cisza przed burzą. Burza nadchodzi, leje, już jesteśmy samotni. Ale fajnie, to jest to. Zbliża się znów burza. Przewozimy zastaw.
Od rana nie mamy ani jednego brania. Ryba nam wyszła stąd z zatoki. I wieziemy jeden zestaw Przemka dalej, no zobaczymy. Spróbujemy może 300 metrów. Gdzie jest nasz ten pierwszy marker? Tu. Już mamy 70 metrów od brzegu. No, no to będzie na setce będzie ten marker pierwszy. Stron. O, panowie. Nic stron. Co jest? Idzie się tam postawa, czy jak? Daleko, dopiero mamy 150 metrów. No to ja cię widzę, chłopie, no. Za marker, za marker. Ile masz metrów? 230. No, jesteśmy na środku zbiornika. 290, 1, 292. Ale burza z nami. Tam jest jakiś marker też. To będzie to. No. Czekaj, 295 metrów. 297. No mamy 300 metrów. Żółki jest jeszcze. Zobacz, czy jest głęboko. Czekaj, ja się obrócę delikatnie. No. W ogóle nie zaplątaj. Możeś tak położył. Głębiej jest, czy nie? Mhm. Dużo? To jest głębiej, to jest metr. To metr może nie. Będziesz tam zestaw? No, tak, kładzie. No i wysyp. Dziękuję. Zestaw poszedł, wypnij. Zobaczcie, jaka burza idzie. Ale widoczek, co? Pięknie, 14,5 kilo. Pierwsza ryba w 4 dniach zasiadki. Ostatniego dnia, nie? Ostatniego dnia. W kilkunastu spinkach u mnie. 14,5 kilo. Piękna sztuka. Wracamy z nim do wody. Zapomnieliśmy wszyscy branie z tego miejsca i damy go. Kończymy zasiadkę, pakujemy się. 4 dni przeleciały szybciutko. Dobra, zasiadka na uroczysku karpiowym dobiegła końca. Mamy kilka pięknych, połowionych ryb. Karpie, wszystko karpie były, nie? Wszystko karpie, tak. Karpie. To zresztą pewnie już cię widzieli.
No dużo. Co bardzo dużo straconych ryb, nie? No. Drugie tyle. Drugie tyle straconych ryb. Niestety. Warunki specyficzne, no. Płytka woda. Najwięcej brań mieliśmy w dzień przyjazdu, w poniedziałek. Tak. Najlepsze pogodowanie. Tak. I nocka, nie? Dokładnie. Później już tak troszkę ustały i od kiedy? Od środy? Po południu? Od środy, rana już. No w sumie. Chyba jakoś od popołudnia. No, wyszła ryba u nas z łowiska, wyszła z tego miejsca. Tak, ciśnienie spadło. Coś tam w nocy było, jakieś branie. No i dzisiaj jeszcze rano. Dzisiaj nad ranem jeszcze Przemek złowił rybę. No co, ale przyjedziemy tu na pewno jeszcze raz, nie? Na pewno, dokładnie. Bo bardzo to fajne łowisko. Można duży pół zasiadki i każdy coś wyciągnął. Dokładnie. Tak. Każdy ma rybę. Każdy ma rybę. Niektórzy pobili swoje PB. Dokładnie. Tak, chyba wszyscy polecieli. Mój jest aktualny 14 kilo. Mój również 14. 14,5. Ja mam 15 z tą moją. Ja mam 12. Irek wygrał, nie? 12,5. 12? Tak. Irek wygrał 15 z tą. 15 z ładną rybą. Ale przyjedziemy po dwójkę z przodu na pewno. Tak, się lepiej przygotować ładnego wiosiatra. Dokładnie. No to co? Wracamy? Jedziemy. Pamiętajcie o subskrypcji, wbijajcie na grupę na Facebooka, macie linka pod filmem. Nas czeka jeszcze droga do domu, 3 godziny jazdy.